Ja mam tylko takie jedno pytanie, bo dzisiaj tutaj ładny obrazek widzieliśmy, jak się dwie wielkie osobowości wojskowe spotkały. Mówię o panu i Grzegorzu Krychowiaku. Coś w tym jest, że no, tacy piłkarze jak pan, którzy są zapamiętywani, tacy piłkarze jak Grzegorz Krychowiak, takich piłkarzy dalej kadra potrzebuje i troszkę do tego pił Robert Lewandowski? Znaczy myślę, że tak, że my przede wszystkim chcemy na siłę coś robić, chcemy odładzać kadrę. Kadra to nie jest zespół klubowy, gdzie trzeba odładzać, tam mają grać wszyscy, co są aktualnie w najlepszej formie. I są zawodnicy potrzebni, tacy, którzy może są mało widoczni, bo ja wiem, że wszyscy zaraz powiedzą, a Grzesiu Krychowiak już się nie nadaje, a on swoją robotę w reprezentacji robił. Nie ma go i dzisiaj narzekamy, że Grzesia Krychowiaka nie ma, tak? On był od innych zadań, on nie będzie po pięciu kiwał, nie będzie strzelał bramek, ale to zabezpieczał tył, dużo odbiorów, jak ktoś przeanalizuje jego grę, to bardzo dużo odbiorów. No dzisiaj jest sytuacja podbramkowa. Powołaliśmy wszystkich, którzy się wiosną nie nadawali, jesienią się nadają, może są w lepszej formie. No i czekamy tylko na zwycięstwo, ale osobowości w zespole są potrzebne. Mówił jeszcze pan z Lewandowskim, że tych osobowości brakowało. Co pan w ogóle sądzi o wywiadzie? Czy on był potrzebny tak przed sezonem? Znaczy ciężko mi jest oceniać. Jeżeli go udzielił, to chyba był mu potrzebny, ale uważam, że największą osobistością to jest Robert Lewandowski i on musi wiedzieć, że zawsze będzie kojarzony z reprezentacją, z klubem, w którym gra, bo to jest gwiazda światowego formatu. No i ja bym takiego wywiadu nie udzielił, no. Ale ja nie jestem Robert Lewandowski. A jak to jest z wchodzeniem do kadry młodych zawodników? Bo dzisiaj też widzieliśmy dwie grupki, starszyzna tak zwana, ci piłkarze, którzy już są mocno doświadczeni, a z drugiej strony gdzieś tam Kozłowski, Benedyczak i ci wszyscy młodsi, tak około 20. No ja mogę, niby trzeba się, prawda, jakoś... Ja mogę powiedzieć to ze swojej strony. No, ja debiutowałem w kadrze w wieku 25 lat bodajże, czy 26. Ci chłopcy, którzy grali w kadrze, to ja ich oglądałem na olimpiadzie w telewizorze. Ale była tak świetna grupa ludzi, która nie dała nam odczuć tego, że jesteśmy młodzi. Ale i tak zawsze młody zawodnik w kadrze, czy to w klubie, musi swoje frycowe zapłacić. Musi zostać trochę skrytykowany, bo to gra na poziomie reprezentacji to jest trochę inna gra niż w klubie. Nawet w europejskich pucharach się gra, to jest całkiem inna gra. I po dwóch, trzech, czterech spotkaniach oni do tego przywykną i już będą pełnowartościowymi zawodnikami. A my tak samo bardzo często krytykujemy po pierwszym występie. I to nie tacy zawodnicy jak nasi. Z lepszych reprezentacji też im nieraz mecze nie wychodzą. Panie Pane, czy te powołania się Panu podobają? Bo z lekkim uśmieszkiem Pan powiedział, że wiosną się nie nadawali, teraz się nadają. Przykład Kamil Grosicki, który jest piłkarzem sezonu, w kadrze go nie ma. Pogoń jest słaba, Grosicki jest taki sobie, a jest w kadrze z powrotem. No to przecież trener o tym decyduje. On jest najważniejszą osobą. Ja tu nie zamierzam polemizować z jego powołaniami. On to widzi dzisiaj tak najlepiej. On jest tą osobą, która wybiera i my możemy się tu zgadzać, czy nie zgadzać. Ale mówię, no starsi zawodnicy też są potrzebni w kadrze. W kadrze każdej są problemy i wy też mieliście za... To oczywiście. Jak je rozwiązywaliście? W szatni. Znaczy, wtedy też media były ale, inne. No, były trochę... inne media. No, problem polega na tym, tak ogólnie mówię, nie mówię o tej reprezentacji, że dzisiaj większość piłkarzy ma swojego zaufanego dziennikarza. I zawsze jakaś wiadomość wypłynie. To tego, to tamtego, to tego i później zadyma. A to powinno się załatwiać jak mężczyźni, są w szatni, powinni sobie załatwić jeden komunikat, wtedy jest dobra atmosfera. A tak, ten coś powie, ten nie wie, czy to zastopować, czy coś poprawić i tak później się robi z niczego bałagan. Czyli zamykamy drzwi i zostajemy w swoim... No, dzisiaj o czym to już rozmawiamy? No, dalej chcemy rozmawiać o tych premiach? No kurczę, to było 8 miesięcy temu. Oni mają jutro wygrać mecz, w niedzielę poprawić i przekaz od razu będzie inny, nastrój będzie inny. A my czekamy jakiejś premii 8 miesięcy temu. Kogo to obchodzi już? Na pewno nie mnie, piłkarza byłego, na pewno mnie to nie interesuje. To bardziej was, dziennikarzy, obchodzi, co tam było. Było i to już się nie odwróci, a dajmy spokój, da niech oni się skoncentrują na robocie. Chyba faktów nie pomieszałem, ale pan Wyspanowczyn kilka goli strzelił. Kilkanaście. To chyba ma być tak samo jutro, prawda? No tak, no zawsze się ze mnie koledzy śmiali, że ty strzeliłeś hat-tricka, daj szybszego, ale Wyspanowczyn. Jutro proszę, można postrzelać też. W 4 minuty 3 bramki, proszę postrzelać jutro. No mam nadzieję, że wygrają chłopaki wysoko i atmosfera będzie inna i pójdziemy do Albanii powalczyć i tam też wygrać, bo to innego wyjścia nie mam. Ja tylko zapytam, czy pan wierzy słowa Fernando Santosa, że ta atmosfera w kadrze jest fantastyczna? No bo jakby powiedział, że jest okej, to byśmy uwierzyli, ale jak mówi, że jest fantastyczna, to my trochę nie dowierzamy. Ale ja nie wiem, ja nie znam szczegółów, ja też dzisiaj przypadkowo przyjechałem z prezesem Michalskim, łączna z piłka poprosiła mnie o wywiad, więc jestem na stadionie, tak jutro przyjadę kibicować, tak jak większość tu kibiców jutro zgromadzonych. Jakie środki, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie rozmawiałem na ten temat.
ale myślę, że nie gryzą się, nie biją się, więc jest okej. Okay.